Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami szósta kolejka w piłkarskiej trzeciej lidze, a także siódma w czwartej lidze. O tym, co działo się na boiskach w naszym i nie tylko w naszym regionie, będę rozmawiać dzisiaj z moim gościem, a jest nim Mateusz Kalkowski. Witam Pana. Witam serdecznie. Gwardia Koszalin, mecz wyjazdowy z Kartuzją Kartuzy. Wydawałoby się, że no to dosyć ciężki teren dla drużyny koszalińskiej. Tam nigdy się Gwardii specjalnie dobrze nie grało. Tym bardziej, że Kartuzja w ligowej klasyfikacji była nieco wyżej od Was. No tak, no z Kartuzami nigdy nam się nie grało za dobrze. I zarówno jak i u siebie, tak i na wyjeździe. Zespół z Kartuz jest specyficznym zespołem, który się opiera głównie na zawodnikach z Trójmiasta, jak i z Lechii, tak i z Archi Gdynia. Boisko też nigdy raczej nie zachwycało. Akurat to drugie się w tym weekend poprawiło, było nie najgorsze, no ale udało nam się wygrać. Od początku tego sezonu mówiło się o tym, że Gwardia to będzie jeden z faworytów rozgrywek. Kilka wpadek na początek sezonu, ale tak patrząc przez pryzmat już dotychczasowych spotkań, to można powiedzieć, że od meczu z Kotwicą wszystko idzie w dobrym kierunku. No tak, najważniejsze, żeby tych wpadek było jak najmniej i jak najszybciej się po nich podnieść. No. Dobrze, jeżeli te wpadki są na początku sezonu, bo jest cały sezon jeszcze, żeby zmazać plamę z początku, no ale już od meczu z Kotwicą widać po nas, po chłopakach, po wszystkich, po trenerach, że zespół jest jak na najlepszej drodze do kolejnych zwycięstw. Można powiedzieć o Panu, że ta kariera Pana piłkarska związana z Gwardią Koszalin to taka troszeczkę seria wzlotów i upadków. No i teraz można powiedzieć, że ma Pan kolejną szansę na to, żeby się wykazać w zespole po meczu z Kartuzją. W meczu z Kartuzją miał Pan okazję zadebiutować właśnie w tym sezonie. No tak, właśnie ze mną jest taki problem, że ja zawsze debiutuję w sezonie jakiś w środku sezonu, może trochę wcześniej. No ale akurat w tym meczu tak wyszło, że musiałem zagrać, nie było innego wyjścia, ale ja co tydzień jestem przygotowany na 100% i decyzja trenera jest taka, że wychodzi Mariusz. Ja nie mogę się z tym sprzeczać, taka jest decyzja trenera, ja jestem co tydzień na 100% przygotowany i mam ochotę do gry. Przed tym sezonem trener Megier określił Pana pozycję w zespole, pozycję w drużynie? Znaczy... Czy od razu powiedział Panu, że jest Pan, Mariusz jest pierwszym bramkarzem, Pan jest drugim, czy obaj macie równe szanse? Nie, jak przychodziłem, jak wracałem do sezonu, jak wracałem do klubu po wypożyczeniu do Manowa, trener powiedział, że mamy wolne karty i zaczynamy od zera w tym klubie. Mariusz, tak samo jak i ja, mieliśmy okazję do wykazania się w sparingach. Ja raz wypadłem gorzej, Mariusz raz wypadł gorzej, ja raz lepiej, Mariusz lepiej. No, trener postawił na Mariusza. Patrząc po tabeli, to nie był zły wybór. Teraz akurat zagrałem ja, wynik dobry, także ja się cieszę. No właśnie, na zero w tyłach to chyba korzystnie dla Pana. Jak najbardziej. No przed nami skróty z spotkania. Bramki zdobyte przez dwóch niezawodnych Japończyków w starciu Gwardia Koszalin na wyjeździe z Kartuzją Kartuzy. W szóstej kolejce spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze Gwardia Koszalin stroje niebieskie mierzyła się na wyjeździe z Kartuzją Kartuzy. Po pierwszej bezbramkowej połowie w drugiej części ton grze nadawali gwardziści. Głównie za sprawą świetnie dysponowanego Takui Murayamy. Pomocnik drużyny koszańskiej wszedł na boisko właśnie w drugiej części i już w 57 minucie po jego golu Gwardia objęła prowadzenie. Dwójkowa akcja Murayama i Ikegami, ponownie Murayama i gol na 1-0. Gospodarze próbowali odrobić stratę, jednak gwardziści dobrze się bronili, a także szukali okazji do kolejnych kontrataków. 85. minuta spotkania, piłka trafia do Shibusały. Ten przepędził pół boiska, uderza, broni bramkarz gospodarzy, ale przy dobitce Murayamy nie miał najmniejszych szans. Od 85. minuty Gwardia prowadziła 2-0. Na tym nie koniec popisów strzeleckich drużyny koszalińskiej. 89. minuta spotkania, kolejny atak zespołu koszańskiego. Morawski do Koskę i Kegamiego i ten zdobywa bramkę na 3-0. Gwardia ostatecznie pokonuje na wyjeździe jednego z trudniejszych rywali w tej lidze, Kartuzję Kartuzy, 3-0. Zwycięstwo 3-0 nad Kartuzją. Wygrana może nie zaskakuje, ale rozmiary zwycięstwa chyba jednak takie lekko niespodziewane. Znaczy, okazało się, że sobotnią naszą główną bronią byli zawodnicy rezerwowi. Wszedł Takuya, pokazał się z dobrej strony, teraz trener będzie miał na czym myśleć na następnym meczu. Wszedł Daniel Morawski, zaliczył asystę przy golu Koskę. Z jak najlepszej strony się pokazali, trener będzie miał duży ból głowy, kogo posadzić na ławce rezerwowych w przyszłym meczu. No można tak powiedzieć o Gwardii, że jeżeli nie strzeli w meczu trzech goli, to ma problemy ze zwycięstwem.
No, może nie, że 3 goli, ale wkrada się jakieś takie delikatne rozluźnienie pod koniec meczu. Jak wychodziło w ostatnich meczach, warto było mieć tą zaliczkę kilkubramkową, bo w 85, w 87 traciliśmy bramki i to bardzo niepotrzebne bramki. I to wynika chyba z naszego rozluźnienia. Już myślami jesteśmy poza meczem. No właśnie, tak jak pan wspomniał przed chwilą, że tak naprawdę też w dużej mierze o sile zespołu decydują rezerwowi, ci, którzy wchodzą na boisko i jeszcze podkręcają tempo. No właśnie, to jest nasz atut, że my nie mamy na ławce rezerwowych gorszych zawodników, tylko mamy czasem nawet i w danym dniu, jak się okazuje, w lepszej dyspozycji. I właśnie taki zawodnik nie wchodzi na boisko jako rezerwowy, tak jak Takuya pokazał. Wszedł na boisko, poprowadził dwie akcje z Daisuke, z Kosuke, ze swoimi kolegami z Japonii. Poprowadzili akcję, strzelił dwie bramki. Teraz wszystko zależy od jego dalszej gry. Podsumowanie tego, co się działo w szóstej kolejce w piłkarskiej trzeciej lidze, tabela, a także zapowiedź następnej serii spotkań. Oto komplet wyników szóstej kolejki spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. Gwardia Koszalin pokonuje na wyjeździe Kartuzję Kartuzym 3-0. Niespodzianka w Gdyni, miejscowa Arka Druga pokonuje Kotwicę Kołobrzeg 1-0. Polonia Gdańsk przegrała z Drawą Drawsko-Pomorskie 0-3. Drawa nadal niepokonana, do tej pory odniosła 3 zwycięstwa i zanotowała 3 remisy. Pogoń 2 Szczecin przegrała z Pogonią Barlinek 0-1. Błękitni Stargard pokonali Korala Dębnica 3-1. Bałtyk Gdynia rozgromił Dąb Dębno 4-0, bez bramek w starciu Chemika Police z Energetykiem Gryfino. Bez bramek w starciu gry w Słupsk Lechia 2 Gdańsk, jednak to spotkanie zostało przerwane w drugiej części meczu i czekamy na decyzję, kiedy ewentualnie zostanie ono powtórzone. Tabela trzeciej ligi. Na pierwszym miejscu Lechia 2 Gdańsk z dorobkiem 13 punktów, jednak ten zespół ma o jedno spotkanie mniej. Na drugiej pozycji Drawa Drawsko-Pomorskie. Zespół ten do tej pory wywalczył 12 oczek. 10 punktów ma Gwardia Koszalin, podobnie jak Pogoń Barlinek, Błękitni Stargard i Kotwica Kołobrzeg. Zespół koszański ma jednak najlepszy stosunek bramek. Na siódmym miejscu Pogoń 2 Szczecin z dorobkiem 9 punktów. 9 punktów ma Kartuzja Kartuzy. Dolna część tabeli, na 9 miejscu Bałtyk Gdynia, 8 punktów, po 7 mają Polonia Gdańsk, Energetyk Gryfino i Arka 2 Gdynia. Gryf Słupsk na 13 miejscu z dorobkiem 5 punktów, jednak ta ekipa ma rozegrane o jedno spotkanie mniej, podobnie jak lider zmagań Lechia 2 Gdańsk. Spotkanie bezpośrednie tych drużyn najprawdopodobniej zostanie powtórzone. Na 14 miejscu Chemik Police 5 punktów, po 4 mają Koral Dębnica i Dąb Dębno. Program siódmej kolejki. Gwardia Koszalin mierzyć się będzie na własnym boisku z Błękitnymi Stargard. W pozostałych meczach tej serii Kotwica Kołobrzeg podejmie Chemika Police, Lechia 2 Gdańsk mierzyć się będzie z Polonią Gdańsk, Drawa Drawsko-Pomorskie podejmie Pogoń 2 Szczecin, Pogoń Barlinek zmierzy się z Arką 2 Gdynia, Energetyk Gryfino rywalizować będzie z Kartuzją Kartuzy, Koral Dębnica podejmie Bałtyk Gdynia i Dąb Dębno zmierzy się z Gryfem Słupsk. W czwartej lidze zaskakuje niesamowicie Leśnik Rosama, no bo były pana klub, tak można określić. Pół roku pan spędził w zespole, no właśnie, z Manowa, z Kretomina, bo to tak różnie bywa, bo nazwa jest z Manowa, zespół będzie grać w Manowie, ale tak naprawdę w tej chwili występuje jako gospodarz na boisku w Kretominie. Ale właśnie, czy to nie jest spore zaskoczenie, że Leśnik tak niesamowicie sobie radzi w tym momencie sezonu? Znaczy mi się wydaje, że może zaskoczenie jest takie, że akurat jest na pierwszym miejscu. Ale nie wydaje mi się, żeby zespół z Manowa był dużym zaskoczeniem dla rywali, bo już w zeszłym sezonie widziałem, jak inne zespoły się nastawiały na nasz zespół. Przyjeżdżaliśmy na przykład do Szczecina, zawodnicy ze Szczecina obserwowali nas w trakcie rozgrzewki i widzieli, że będziemy groźni. Tak samo w tym sezonie zespół się wzmocnił młodzieżowcami z Bałtyku. Ja byłem pewien, że będą mocnym zespołem. Nie sądziłem, że po 7 kolejkach będą na pierwszym miejscu i bez porażki, tylko jeden remis z Bałtykiem. Sądziłem, że będą w czele, ale nie na pierwszym miejscu, ale ja się bardzo cieszę i gratuluję chłopakom. Przed sezonem przeprowadziłem taki króciutki wywiad z trenerem Chrupą i powiedział, że to 5. miejsce z poprzedniego sezonu, ta dobra gra z poprzednich rozgrywek zobowiązuje do tego, żeby grać równie dobrze i w bieżących rozgrywkach. Patrząc wtedy, skromna kadra, około 8-9 zawodników na treningach, wydawały się te słowa lekkim żartem. A tu Leśnik naprawdę w dobrej dyspozycji. Trzeba przyznać, że fizycznie i kondycyjnie wytrzymuje każde spotkanie. Czy Leśnik bazuje na tych zawodnikach, którzy są co sezon u nich? Co sezon grają, trenują cały czas w Manowie? Tacy zawodnicy jak Tomek Chrupała, Krzywonos, Rakowski, Kłączyński.
to są właśnie zawodnicy, na których bazuje Leśnik. Musi dokoptować w tym momencie zawodników młodzieżowych z Bałtyku czy z Gwardii, tak jak to teraz ma miejsce Asman, Ejzygman z Bałtyku, Sieracki od nas z Gwardii, ale to oni są tylko takim pomocnikiem, jak można tak powiedzieć, taką pomocą dla tych zawodników bardziej doświadczonych, bo oni już się znają dużo lat i wiedzą, na co ich stać. Lider piłkarski czwartej ligi, Leśnik Rossamanowo, w siódmej kolejce spotkań podejmował na własnym boisku Arkonie Szczecin. W siódmej kolejce piłkarskiej czwartej ligi lider zmagań Leśnik Rossamanowo mierzył się na własnym boisku z Arkonią Szczecin. Gospodarze stroje zielono-czarne od początku dominowali. Jednak Arkonia nie przyjechała do Kretomina na spotkanie z Leśnikiem, by tylko się bronić. Spotkanie od początku obfitowało w akcje ofensywne, zarówno z jednej, jak i drugiej strony. Tu pierwsza dobra akcja w wykonaniu gospodarzy. Na pierwszą bramkę nie trzeba było długo czekać. 24 minuta i gol na 1-0 Pawła Marczaka. Gol na 2-0 Marcin Gozdal, zaledwie minutę później. Goście próbowali odrobić stratę, jednak razili nieskutecznością. Po golu w 46 minucie Marcina Gozdala, kolejne trafienie w 68 Mateusza Asmana. Na dwa razy napastnik Leśnika, za drugim razem pokonuje bramkarza gości. Wynik spotkania podwyższył Jakub Ślusarz w 77 minucie, a goście odpowiedzieli honorowym trafieniem w 81 minucie golem Prokopowicza. Ostatecznie Leśnik pokonał Arkonię Szczecin 5-1. My nie zastanawiamy się nad tym, czy przewodzimy w klasyfikacji, w tabeli. Gramy po prostu swoje, staramy się zwyciężać w każdym meczu. Wiedzieliśmy, że mecz z Arkonią będzie ciężki, bo ciężko się gra z wami w tabeli. Udało się wygrać 5-1. Myślę, że dobry mecz zagraliśmy. Myślę, że Arkonia pokazała, że jest dość nieprzewidywalnym przeciwnikiem. Jak tylko się jej pozwoli na rozwinięcie skrzydeł, to robią to doskonale. My zagraliśmy dzisiaj bardzo konsekwentnie, bardzo blisko strefami. Zagraliśmy swoją piłkę w ofensywie, poprawiliśmy defensywę, co miało to już rzuty na grę od tyłu. Chciałbym podkreślić, że w dość wysokiej i równej formie jest większość naszych zawodników. Tutaj wbrew opiniom innych procentuje bardzo dobre wydaje mi się przygotowanie fizyczne. Pomimo tego, że było nas nie za dużo, my na to nie zwracaliśmy uwagi. Pracowaliśmy nie rzadko na 200%. Na dzień dzisiejszy to zdaję egzamin i będziemy to chcieli podtrzymać jak najdłużej. Jak będziemy grali konsekwentnie, kolektywnie i rozsądnie w defensywie, to myślę, że jeszcze troszeczkę możemy tych punktów uzbierać. Trener Chrupa powiedział, że jeszcze może tych punktów uzbierać, ale tak naprawdę już do tej pory ma ich zdobytych 19. To jest niesamowity rezultat. No tak, patrząc po wynikach 7 meczy na 21 punktów możliwych zdobyć 19, to jest bardzo dobry wynik. Jeszcze tylko jeden remis i to z pretendentem takim głównym, takim, który o sobie głośno mówi, że on chce awansować z Bałtykiem Koszalin, rywalem za Miedzy, gdzie w Leśniku kilku, czy nawet kilkunastu zawodników ma swoją przeszłość w Bałtyku, ale mi się wydaje, ja im bardzo życzę tego, żeby byli jak najwyżej na koniec tabeli, a czy im pozwolą na to inne sprawy poza piłkarskie, na awans to już zobaczymy. Bałtyk głośno mówi o tym, że chce awansować, teraz potwierdził te aspiracje, wygrywając dosyć wysoko, 5-1 no, na wyjeździe. No właśnie, ale kto jeszcze, bo przecież miejsc są dwa na to, by awansować. Mi się wydaje, że gdyby aspekty pozapiłkarskie pozwalały Leśnikowi awansować, to by na pewno chcieli awansować. Nie wiem, czy chcą, czy nie chcą, ale ja im tego bardzo życzę. Zawsze są zespoły takie jak Gryf Kamień Pomorski, Stal Szczecin, które chcą awansować.
różnie to bywało. Wineta w Olim w zeszłym sezonie też była wysoko, także trzeba czekać do końca rozgrywek, co z tego wyjdzie. Za nami siódma kolejka spotkań, podsumowanie tego, co się działo na piłkarskich boiskach w czwartej lidze, tabela, a także zapowiedź ósmej kolejki. Oto komplet wyników siódmej kolejki spotkań w piłkarskiej czwartej lidze. Leśnik Rosamanowo pokonał Arkonię Szczecin 5-1. Bałtyk Koszalin w tym samym stosunku bramek wygrał na wyjeździe z Kluczewią Stargard 3 gole Mateusza Wiśniewskiego. Sarmata Dobra przegrała ze Stalą Szczecin 1-2. Hutnik Szczecin pokonał Gryfa Kamień Pomorski 3-2. Kłos Pełczyce pokonał Orła Wałcz 4-0. Remis w starciu Beniaminków z regionu koszalińskiego. Rasel Dygowo zremisował starcie z Wiekowianką Wiekową 1-1. Wineta Wolin bezbramkowo zremisowała z Astrą Ustronie Morskie. I na Goleniów przegrała na własnym boisku z Lechem Czapinek 0-1. Na czele ligowej klasyfikacji Leśnik Rosamanowo z drobkiem 19 punktów, 6 zwycięstw i 1 remis tej drużyny. Na drugiej pozycji Stal Szczecin 16 punktów, 5 zwycięstw tej ekipy. Na trzeciej lokacie Bałtyk Koszalin z drobkiem 15 punktów, 13 ma Sarmata Dobra. Po 12 Gryf Kamień Pomorski, Kłos Pełczyce, Hutnik Szczecin i Rasel Dygowo. Dolna część tabeli, 11 punktów Winety Wolin, 9 ma Arkonia Szczecin, 8 punktów Astry Ustronie Morskie. Na 12 miejsca awansowała Wiekowianka Wiekowo z drobkiem 7 punktów, po 6 mają Kluczewia Stargard i Lech Czapinek. 1 punkt do tej pory Orła Wałcz bez punktu i na Goleniów. Program ósmej kolejki Bałtyk Koszalin mierzyć się będzie na własnym boisku z Inną Goleniów. W pozostałych meczach Leśnik Rosamanowo mierzyć się będzie na wyjeździe z Kłosem Pełczyce, Stal Szczecin podejmuje Gryfa Kamień Pomorski, Sarmata Dobra zmierzy się z Raselem Dygowo, Lech Czaplinek podejmuje Hutnika Szczecin, Arkonia Szczecin mierzy się z Winetą Wolin, Astra Ustronie Morskie podejmie Kluczewie Stargard i Wiekowianka Wiekowo zmierzy się z Orłem Wałcz. Pracowity tydzień przed pana drużyną, a także przed panem tak naprawdę. Dwa spotkania i to pierwsze spotkanie już najbliższą środę, takie troszeczkę z podtekstem dla pana, no bo gracie w pucharze z Leśnikiem Rosamanowo w Kretominie. W pucharze, w którym graliście w tym roku, w poprzednim sezonie, był pan wtedy po troszeczkę innej stronie barykady. No tak, byłem po drugiej stronie, mogłem zobaczyć jak to wygląda, grając przeciwko swojemu klubowi tak naprawdę, bo do Manowa byłem wypożyczony. Nie dane mi było zagrać, bardzo chciałem zagrać, nie ukrywam, że chciałem pokazać, udowodnić niektórym osobom. Nie dało mi dane zagrać w tamtym meczu. W tym meczu zobaczymy, jaka będzie decyzja trenera. Ja będę chciał pokazać, jeżeli wyjdę na boisko, będę chciał się pokazać z jak najlepszej strony. Udowodnić może nie tyle co innym osobom, ale sobie, że jestem w stanie dobrze zagrać dwa mecze pod rząd. No właśnie ostatnie sezony w rozgrywkach pucharowych, jeżeli chodzi o Gwardię, to były zawsze udane występy. Zespół koszański zawsze gdzieś tam do tego finału regionalnego przynajmniej się dostawał, tudzież wcześniej wojewódzkiego. No właśnie, to chyba troszeczkę zobowiązuje Gwardię do tego, żeby powalczyć o zwycięstwo w starciu z liderem czwartej ligi. No tak, na pewno. My przystępujemy, dopiero zaczynamy tak naprawdę przygodę w pucharze. Od razu trafiamy na, można powiedzieć, na najlepszego z możliwych przeciwników, jakich mogliśmy trafić, bo to mogliśmy trafić chyba na Bałtyk tylko jeszcze, ale jak patrząc na tabelę, to Leśnik na ten moment jest groźniejszym zespołem. Nie wypada nam tego meczu przegrać, musimy zagrać na 100%, bo wiadomo, że Leśnik jest mocnym zespołem, ma dużo zawodników. Poza tym my się bardzo dobrze znamy i zawodnicy z Gwardii znają się z Manowem, także wiemy, na co ich stać, ale będziemy chcieli ich zaskoczyć. Co do weekendowego rywala, Błękitni Stargard, to zespół taki troszeczkę nieobliczalny. W jednym spotkaniu wygrywa z Pogonią 2-3 na wyjeździe, a później no, lekko kompromituje się w innych pojedynkach. No właśnie, jaka jest siła, jaki jest potencjał Błękitnych? Mi się wydaje, że oni bardzo dobrze grają na własnym boisku, bo mają bardzo duże i szerokie boisko. Są nastawieni na ataki skrzydłami, mają bardzo silnych obrońców i wydaje mi się, że to będzie ich główny atut, stałe fragmenty gry, ewentualnie jakieś szybkie wrzucenia piłki na boczne strefy boiska i na to chyba będziemy musieli zwrócić szczególną uwagę. No właśnie, ale od początku sezonu jeszcze chyba bramki ze stałego fragmentu gry nie straciliście. No, wychodzi na to, że trener nas bardzo dobrze ustawia. Miejmy nadzieję, że tak pozostanie w najbliższej kolejce. Gwardia Koszalin mierzyć się będzie na własnym boisku z Błękitnymi Stargard. To spotkanie w sobotę o godzinie 16. 16. O 17 Bałtyk Koszalin również na własnym boisku mierzyć się będzie z Inną Goleniów.
No i oba spotkania na pewno będą bardzo ciekawe dla koszalińskich kibiców. Ja Państwa zapraszam na stadion, a także na kolejne wydanie magazynu Liga Max w przyszłym tygodniu. Moim Państwa gościem był dzisiaj Mateusz Kalkowski, bramkarz Gwardii Koszalin. Dziękuję za wizytę. Dziękuję. W studio. A Państwa zapraszam na Ligę Max w przyszłym tygodniu.